Cześć, tu Weronika. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Słodkie DIY. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać pomysły na to, jak można ozdobić sensor Freestyle Libre. I mam tutaj właśnie 5 sensorów, zużytych oczywiście, na które będę naklejać właśnie te ozdoby, żeby Wam pokazać właśnie jak można wykorzystać dekoracje, które w pierwszym momencie mogą się wydawać jakby no nietypowe jako coś, co można właśnie umieścić na sensorze, ale wydaje mi się, że będzie to wyglądać bardzo fajnie. Będzie to coś innego niż taka tradycyjna naklejka na sensor, taką jak właśnie, o tu mam jeden sensor zużyty, na którym miałam naklejkę. Także będzie coś zupełnie innego, ale mam nadzieję, że też Wam się spodoba. I no, to taka po prostu alternatywna wersja dekoracji na sensor. Także zaczynamy. Jak widzicie, mam już tu przygotowane 5 zużytych sensorów i dzisiaj mam 5 rodzajów dekoracji. Pierwsza grupa to są samoprzylepne oczka, które wystąpiły już w pierwszym odcinku i pomyślałam, że też mogłyby fajnie wyglądać na sensorze. Drugi rodzaj dekoracji to są takie kryształowe, jakby diamentowe, można powiedzieć, kwiaty oraz serduszka. Trzecia grupa to są takie malutkie truskaweczki i czwarta grupa to są takie większe truskawki i też w różnych kolorach. Także to będę dziś używać, a taka ciekawostka, że już z tej ostatniej grupy już korzystałam, więc później pokażę Wam zdjęcie, jak to wyglądało i strasznie się to właśnie podobało i tym się też zainspirowałam do tego, żeby zrobić ten odcinek. Także może zaczniemy od oczek, skoro już znamy klasyczne właśnie, mamy oczka, prawda, takie samoprzylepne. Te oczka akurat ja kupiłam w sklepie Flying Tiger. Pewnie wszyscy znacie ten sklep, tak jak już wspominałam w poprzednim odcinku. Można tam znaleźć bardzo dużo różnych fajnych dodatków, fajnych dekoracji do takich typowych rzeczy jak osprzęt cukrzycowy. O, także przyklejam sobie jedno oczko, już mamy. Trzeba zdjąć, właśnie z tyłu jest taka papierowa osłonka. I drugi. I idealnie. Śmiesznie, bo otwór wentylacyjny wygląda jak nosek albo jak buzia właśnie w tej wersji, także wydaje mi się, że jest to bardzo urocze. Cała taka paczka oczek kosztuje, z tego co pamiętam, właśnie 4 zł, jest ich bardzo dużo, więc naprawdę opłaca się, bo można udekorować no, bardzo wiele sensorów albo też po prostu różne elementy naszego sprzętu. Polecam Wam też obejrzeć sobie ten pierwszy odcinek, także to jest pierwsza wersja, jak możemy udekorować sensor. Kolejny sensor udekorujemy właśnie tymi kryształowymi, tak to mogę nazwać, diamentowymi, nie wiem jak chcecie, właśnie kwiatuszkami. Później też możemy wypróbować serduszka, to również są takie samoprzylepne dekoracje i są różne typy tych kwiatków w jednej paczce. Serduszka były w oddzielnej paczce i kwiatki były w oddzielnej, więc mamy dużo różnych kolorów tych kwiatków i kwiatki są w rozmiarze właśnie w takim dużym. Tu jest taki trochę mniejszy, ten jest taki jakby z takich kółeczek, więc mamy tu 3 rodzaje dużych i mamy też malutki taki kwiatuszek, więc możemy tutaj się zastanowić właśnie, czy na przykład możemy sobie przymierzyć oczywiście wcześniej, zanim udekorujemy, czy na przykład chcemy 4 takie kwiatki, bo myślę, że będzie to wyglądać bardzo fajnie. I też omijamy, prawda, ten otwór wentylacyjny, bo właśnie tutaj się starałam dobrać tak te dekoracje, żeby miało to właśnie sens, żeby otwór wentylacyjny albo był zupełnie odkryty, albo miał, że tak powiem, jakąś możliwość dotarcia do powietrza. Więc wydaje mi się, że bardzo fajnie będą wyglądać takie 4 kwiatki. Możemy też przymierzyć coś innego. Właśnie ta paczka, z tego co pamiętam, też właśnie kosztuje 4 zł.
Można też na przykład tak, ponieważ ten klej jest pod taką bardzo małą przestrzenią pod tym kółeczkiem, więc tak naprawdę jakby się chciało, to można by było zrobić mu tak, jakby miał taki kwiatek prawda, doczepiony, więc zależy, albo można tak sobie na brzegu, chociaż wtedy prawdopodobnie też jest większa szansa na to, że odpadnie, więc na przykład tutaj bym polecała takie małe kwiatuszki, więc zaraz je przykleję. I mamy udekorowany kolejny sensor. Wygląda to naprawdę ładnie. Wydaje mi się, że te małe kwiatki są idealne właśnie, żeby zmieścić je na tego typu powierzchni. Możemy dodać na przykład tylko jeden kwiatek albo wypełnić przestrzeń tutaj właśnie sensora. Wygląda to naprawdę fajnie. I tak jak mówiłam, cała paczka tych kwiatków kosztuje właśnie tam 4 zł. Czy 6 bodajże, właśnie, no nie chcę teraz tutaj mówić, że na pewno, ale to jest mniej niż 10 zł za całą paczkę właśnie takich dekoracji, więc tak wygląda kolejny sensor. Następny sensor spróbuję udekorować takim serduszkiem. Tutaj właśnie też mamy trochę taką sytuację, że on się może nie do końca zmieści na jakby tej przestrzeni, ale no, mamy różne kolory, ja chyba wybiorę niebieskie. Ale na pewno możemy przykleić to tylko tą właśnie częścią, która ma klej. Może sobie tak to wystawać właśnie. I mamy taki sensor. Zostawiamy otwarty właśnie ten otwór wentylacyjny, bo to jest ważne. I właśnie wygląda tak, jakby miał tu taką dekorację. Może spróbuję dodać nawet więcej niż jedno. No, mamy teraz takie 3 serca. Wydaje mi się, że to już jest taka bardziej, powiedzmy, opcja wyjściowa. Jeżeli na przykład mamy jakieś wyjście, jakąś imprezę, nie wiem, jakieś urodziny i chcemy po prostu dodać sobie to i jest taka możliwość, że to nam się gdzieś zahaczy i szybko odpadnie, to tylko na takie, powiem, że tak powiem, jednorazowe wyjście, ale też wygląda to całkiem efektownie, naprawdę. A te kwiatuszki są takie bardziej, wydaje mi się, że bardziej dyskretne, że to jest coś, co mogłoby być bardziej na co dzień, a jak chcemy dodać właśnie jakiś większy kwiatek albo właśnie to serduszko, to już na właśnie jakiś strój wyjściowy, prawda, żeby do tego dopasować i kolorystycznie, ale też właśnie wygląda to całkiem fajnie. Kolejny sensor będzie taki w klimacie wiosenno-letnim. Mam te śliczne, urocze, małe truskaweczki. Truskaweczka też ma z tyłu właśnie jednego takiego przylepca. I tutaj, ponieważ no te truskawki nie przywierają w całości, tak, to jest materiał, to tu nie musimy się, wydaje mi się, nie musimy się tak przejmować o ten otwór wentylacyjny, bo on cały czas będzie miał dostęp do tego powietrza, bo my nie zaklejamy go tym klejem, tylko właśnie klej jest na plastiku, a otwór jest cały czas tutaj, tak? Więc możemy sobie na przykład to na brzegu albo właśnie na czubku tutaj w ten sposób. Mamy taką truskaweczkę. Fajnie. Wygląda to naprawdę uroczo. I teraz wam jeszcze pokażę ostatnią opcję. Mam też takie truskawki. Wszystkie te rzeczy kupiłam w Tigerze. I tą truskawkę pokażę wam teraz właśnie zdjęcie, jak to wyglądało, kiedy wpadł mi ten pomysł do głowy i ja tą truskawkę miałam, kiedy pojechałam na DX Dublin. Właśnie to spotkanie blogerskie, które organizował Abbott i wziąłam te truskawki i wszyscy robili mi zdjęcie po prostu, że to taki fajny pomysł. Dobrze, tamta była czerwona, to może teraz, nie wiem, na przykład tą albo tą może fioletową. I ja to sobie właśnie naklejałam na sensor i bałam się, że może coś się stanie, że tam ten otwór wentylacyjny, ale właśnie dobrze, że ta truskawka, ona ma tylko ten jeden punkt, którym jest klej. I ona nie przylega tak bardzo do sensora. W ten sposób możemy zakryć praktycznie cały sensor. Zależy od tego, prawda, jak tam sobie to przymierzymy. Zależy od tego też, gdzie ta truskawka ma klej, bo chyba jest... Tak, na każdej jest inaczej umieszczony.
możemy zakleić cały sensor i otwór wentylacyjny cały czas tak naprawdę będzie miał dostęp powietrza, bo ta truskawka sobie odstaje, a w ten sposób możemy sobie zakleić w ogóle całość. I można też tą truskawkę, ja sobie w ogóle jakoś zabezpieczałam, zaklejałam ją z powrotem, ten klej, można było ją wykorzystać, ale cała paczka tych truskawek też właśnie za kilka złotych, więc na pewno starczy na długo, a jak chcemy sobie właśnie zakryć zupełnie cały sensor, to też jest to ładny sposób, że tak powiem, estetycznie fajnie i właśnie możemy sobie też dobrać kolor do ubrania. Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje pomysły na to, jak udekorować sensor i że wypróbujecie któryś sposób. Nie jest to kosztowne. Możemy właśnie kupić całą paczkę tego typu dekoracji za kilka złotych i możemy z nich korzystać właśnie przez nie tylko tak jednorazowo, że to jest naklejka na jeden sensor i później musimy wyrzucić po prostu to do śmieci, a możemy właśnie korzystać przez nawet wiele miesięcy i możemy sobie też dobrać coś w zależności od okazji i od tego, jaki mamy strój, czy chcemy bardziej zwrócić na siebie uwagę, czy chcemy w ogóle ukryć, czy po prostu chcemy sobie jakoś tam poprawić humor albo właśnie coś wprowadzić nowego do naszego życia z cukrzycą. Także mam nadzieję, że spodobał Wam się ten pomysł i że będziecie śledzić dalej tą serię i również wypróbowywać te pomysły i dzielić się zdjęciami, jeżeli byście chcieli pokazać właśnie, jak udekorowaliście swój sensor czy jakiś inny osprzęt. Inspirując się jednym z moich odcinków, to koniecznie wrzućcie zdjęcie i możecie mnie oznaczyć na mediach społecznościowych. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje pomysły na to, jak udekorować sensor Freestyle Libre i mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne odcinki z tej serii i innych serii na moim kanale. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. Możecie też zajrzeć na moje media społecznościowe, czy dołączyć na przykład do grupy. No i w takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!